Rynek dojrzewa i są już na rynku kobiety o długim doświadczeniu zawodowym, takie, które mogą zajmować kluczowe stanowiska w firmach. I jeśli chodzi o duże korporacje, o korporacje międzynarodowe, bardzo ważne jest dla nich właśnie wspieranie takiej różnorodności, zwłaszcza w kadrze zarządczej, kadrze menedżerskiej. I jest to jakaś tam wskazówka dla nas przy kompletowaniu krótkiej listy. Natomiast to nie jest tak, że polecamy osobę, która nie spełnia kompetencji. To ma być właśnie osoba, która spełnia kompetencje, a gdzieś tam też myślimy o tym, żeby na długiej liście było sporo kobiet, tak żeby była większa szansa na to, że też kobietę będziemy mogli rekomendować. Ale nie jest to nigdy taki wymóg czarno-biały. Ja pracuję głównie z międzynarodowymi firmami i tam nie ma czegoś takiego. Jest na pewno wspieranie różnorodności i też chodzi tutaj nie tylko o to, żeby na krótkiej liście była określona liczba kobiet, ale żeby w firmie były takie warunki, które dla naszych kandydatek będą odpowiednie. Czyli na przykład, nie wiem, elastyczny czas pracy, uwzględnienie ich potrzeb związanych z rodziną i wtedy jakby to jest możliwe. Także firma koncentruje się nie na tym, żeby był taki sztuczny parytet, tylko na stworzeniu takich warunków, w których te kobiety będą mogły zaistnieć, będą mogły rozwijać swoją karierę.